Czy pamiętacie jeszcze placówkę z FNAF'a Sister Location? Tak jest, siostrzana lokacja. Cyrk Circus Baby. Tak jest, bardzo charakterystyczne miejsce dla tej konkretnej odsłony FNAF'a. Jednakże poza historią zaprezentowanej właśnie w tamtej części FNAF'a, na zaginionych taśmach VHS związanych z Five Nights at Freddy's, pokazana została jeszcze jedna przerażająca historia, która miała tam miejsce, która jest już po prostu ekstremalna. Związana z Enardem, Williamem Aftonem, a także wieloma, bardzo wieloma pracownikami, którzy zginęli w tym miejscu. Moi drodzy, przed wami kolejna seria zaginionych taśm VHS FNAF-a, tym razem związanych z tym, co wydarzyło się w 1983 roku. Przed wami historia tajemniczych incydentów, przedstawionych na przerażających filmach, których jeszcze nie widzieliście. Zatem cześć wszystkim, z tej strony Mondary, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj zajmiemy się jedną z najbardziej niepokojących serii, a mianowicie z Incident Logs. Nim zaczniemy, zostawmy się suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem, wpadnij jeszcze do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, a tymczasem nie przedłużajmy i zaczynajmy. Zatem dziś zajmiemy się dwusezonową serią taśm VHS z FNAF'a autorstwa Rich Animations, którego animacje skupione wokół FNAF'a są dość charakterystyczne. Już za chwilę zobaczycie to trochę dokładniej. Mowa tutaj o serii The Incident Logs, czyli dzienniki incydentów, która liczy sobie dwa sezony. Tak więc może lepiej zapnijcie pasy, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo to, co za chwilę zobaczycie, będzie dość niepokojące albo przerażające, no cokolwiek w ten deseń. W takim razie zacznijmy od pierwszej taśmy, czyli raport anomalii. Ta taśma to raczej zwykłe wprowadzenie do całej reszty narracji, którą będziemy obserwować w kolejnych logach. Na początku widzimy widok z kamery gdzieś późno w nocy, a także Funtime Freddy'ego, który w dość sus sposób idzie sobie przez korytarz. I to nie ma absolutnie żadnego znaczenia w kontekście całości, aczkolwiek chwilę później wprowadzony zostaje Enard, czyli chyba najważniejsza postać dla tej serii, która wygląda naprawdę very, very nice. No i pod koniec otrzymuję ciekawą scenkę. Tak, to była ciekawa scenka. Dużo ciekawiej robi się przy okazji kolejnego filmu, w tłumaczeniu na polski Kompromis Wydajności. Na początku widzimy całą plejadę Funtime'ów, których dobrze znamy z FNAF'a Sister Location, którzy performują sobie na scenie. Jednakże po chwili nagle światło gaśnie, na scenie pozostaje tylko i wyłącznie Circus Baby, ponieważ cała reszta ma coś lepszego do roboty i idzie sobie ze sceny. Nagle twarz Circus Baby rozświetla się, mniej więcej w ten sposób, jak to miało miejsce z twarzą Freddy'ego w FNAF 1, kiedy nagle gasło światło. Nagle ktoś odwraca kamerę w innym kierunku i wówczas dzieje się to. Tak jest, to było totalnie niewytłumaczalne i jakże niepokojące. O, a czy to nie był Springtrap czasem? Okej, to już było bardzo ciekawe, ale ten log dobiegł końca. Ale jeszcze ciekawiej robi się przy okazji kolejnego, czyli awaria konwersacji animatroników. Nie wierzę, że to powiedziałem. Bowiem to jest właśnie ten film, gdzie wprowadzona zostaje jakaś fabuła, a nawet sam Afton pojawia się tutaj we własnej osobie. Nie żeby wcześniej już się tutaj nie pojawił, what the fuck, bro? Wszystko rozpoczyna się od testów na Funtime Freddy, który radzi sobie bardzo dobrze. No aczkolwiek oczywiście coś prędzej czy później musi pójść nie tak, o, i właśnie ma to miejsce. Nagle power urywa się. Zasilanie na moment wysiada, a w tym samym czasie wysiada coś jeszcze, mianowicie Freddy z tego pomieszczenia. William Afton, zobaczywszy to, zdał sobie sprawę z tego, co nadchodzi i dość mocno obstrał zbroję i kazał wszystkim uciekać z tego pomieszczenia. Gone. What? It's gone. The animatronic isn't there. We need to leave. Why? We need to go. Everyone out. Niedługo później Purple Guy wybiera się do Enarda i wymawia do niego następujące słowa. I tak jest, to był rozkaz. Rozkaz zneutralizowania wszystkiego, co znajduje się w tej placówce. Następnym filmem w serii jest tak jakby 1000, tylko że to jest taki epizod 3,5 i bardziej zapowiada epizod 4, chociaż znajduje się tutaj pewna interesująca część, która pewnie striggeruje połowę fandomów FNAF-a. Mianowicie ta taśma VHS pokazuje, co tak naprawdę znajdowało się w tajemniczej skrzynce z FNAF-a 4 i wiecie, co tak naprawdę się tam znajdowało? Enard.
i przyszedł powiedzieć wam, że czwarty odcinek jest już za rogiem. Tak jest, lata różnych teorii, triggerowania się, robienia sobie dram, a tak naprawdę w pudełku Snuffa 4 znajdował się Ennard. Żartowałem, nie linczujcie mnie. W każdym razie, wątek fabularny jest kontynuowany w kolejnym materiale, czyli Kompromis Bezpieczeństwa. I ten log rozpoczyna się trochę tak, jakbym pomylił ARG i nagrywałbym teraz o The Mandela Catalog, a przecież nie nagrywam. W każdym razie wszystko rozpoczyna się od wiadomości głosowej postawionej przez niejakiego Clarka. Bowiem informuje o wypadku, który miał miejsce w szybie windy, a ofiarą tego wypadku jest niejaki Tim. Gościu, czemu Tim? Przecież Tim jest w każdym ARG. Wspominałem to już przez ostatnie kilka lat, kilkukrotnie, ale Tim jest wszędzie. Od Marble Hornets Tim pojawia się zawsze. Zmieńcie tego Tima, dajcie kogoś innego. Czemu Tim? Widzimy Ennarda, który pożera coś albo kogoś. Dobrze widzimy, co jest rozlane, rozbryzgane na podłodze dookoła. I chyba wiemy, kto może być tego ofiarą. To chyba stało się z Timem, a nie szyb windy. Następnie odsłuchujemy kolejną wiadomość głosową, w której Clark kontynuuje i prosi o pomoc, po czym wypowiada dwa słowa, raczej zdanie, które podsumowuje wszystko. He's dead. Następnie akcja przenosi się do losów jeszcze innej osoby, która właśnie jedzie sobie przez las, a chwilę temu skontaktowała się z niejakim Clarkiem, czyli inżynierem Funtime. Dokładniej Clark twierdzi, że Tim został poturbowany przez wentylator w szybie windy. I jak możecie się domyślać, wentylator tutaj nie zawinił, a faktycznie stało się tutaj coś bardzo złego. Dalej dowiadujemy się, że kilka miesięcy wstecz znaleziono dowody na to, że coś kręci się po placówce Funtime. Dodatkowo dowiadujemy się, że animatrony mają pewne problemy. Tylko ciekawe jakie. Następnie jesteśmy świadkami przemówienia Aftona, który powiedział tyle co i nic, więc odpuśćmy tego różowego ziomka. Albo fioletowego. A następnie chwilę wcześniej poznany bezimienny gościu, który prowadził przed chwilą samochód, dojeżdża na teren placówki Funtime. I po wejściu do środka jest świadkiem sytuacji, w której Ennard pożera Tima. Pożera jego ciało, a następnie ucieka. Zatem tak jak widzicie, miałem rację. Tim nie zginął od wentylatora w szybie windy, a od Ennarda. W panice świadek ucieka i odjeżdża z tego miejsca. Ale niestety nie udało mu się wyjechać poza las, który wcześniej widzieliśmy, bowiem ktoś albo coś, dokładnie Ennard, utrudnił mu to zadanie w bardzo drastyczny sposób. A pod koniec filmu jesteśmy w stanie spojrzeć mu głęboko w zęby. Teraz pozostał nam tylko i wyłącznie ostatni odcinek pierwszego sezonu, którego nazwa jest tak ciężka, że nawet nie zamierzam jej wypowiadać albo wymawiać. I ten film jest całkowicie poświęcony Ennardowi, tak jakby od środka. Najpierw dowiadujemy się, że jest przez wszystkich nazywany mianem Anomalii, a następnie otrzymujemy jego monolog. Gdzie ja jestem? Gdzie jest moje ciało? Nie jest źle. Jakim cudem czuję się wolny? Jest mi z tym dobrze. Proszę, wybacz mi. No a cała reszta filmu to po prostu napisy końcowe, więc pozwólcie, że to sobie pominiemy i przejdziemy od razu do drugiej, trochę krótszej, ale może i nawet nie do końca serii Incident Logów, czyli po prostu Incident Logs. 2, 2, 2, DOS. Więcej nie umiem. No i pierwszy, a zresztą absolutnie najkrótszy odcinek nowej serii o nazwie Autopsja skupia się na autopsji Ennarda, który został
pojmany i zbadany pod każdym względem. Natomiast o wiele ciekawiej robi się przy okazji drugiego epizodu o nazwie Ofiary, który trwa już prawie 20 minut. I zaczyna się on dokładnie 11 marca 1983 roku o godzinie 20.23. I rozpoczyna się ponownie w stylu Demand La Catalog za pośrednictwem rozmowy telefonicznej pomiędzy detektywem Adrianem Crawfordem a Henrym Emily. Wow, Henry w Sister Location, najsik. Adrian, Adi, jest agentem FBI i bada temat Fazbear's Entertainment. No, generalnie prowadzi mocne śledztwo. Henry, najprościej mówiąc, ma przesrane. Aczkolwiek próbuje ugrać cokolwiek, mówiąc, że dla niego animatrony to tylko i wyłącznie rzeczy, które stworzył, aby dać zabawę dzieciom. Ja nie mówię, że on jest winny czy coś, ale to jest sus. Nie, no żartowałem, to nie jest rozmowa telefoniczna, tylko przesłuchanie w celi jakiejś albo w pokoju. Adrian wspomina, że posiada liczne dowody na to, że Funtime faktycznie dochodziło do incydentów i wypadków, w wyniku których ginęli pracownicy, aczkolwiek to było coś więcej niż tylko wypadki. To było z premedytacją. Okazuje się, że Henry został okłamany przez Williama, ponieważ uwierzył w wersję wydarzeń, według której pracownicy ginęli z przyczyn naturalnych, takich jak zawał serca, a tak naprawdę byli tutaj brutalnie atakowani przez roboty Williama. Aczkolwiek spirala negatywnych wydarzeń kontynuuje się 2 lutego 1983 roku o godzinie 23.35. Enard, odpowiedzialny za większość złych rzeczy w tej placówce, zwisa z sufitu. W chwili, gdy kilka innych osób przeszukują placówkę, robią sobie obchód i rozmawiają ze sobą, Enard po cichu obserwuje ich, zanim zaatakuje w asasinowskim stylu. Następnie odsłuchujemy rozmowę Williama Eftona z dwójką sierżantów, oficerów. Jakiś gości, którzy tutaj węszą. Ci zarzucają mu kłamstwo w sprawie incydentu z Timem, który według niego zginął w windzie, aczkolwiek ci mają pewne dowody na to, że to do końca nie jest prawda. Po zakończeniu tej rozmowy pojawia się Baby, która wypowiada najbardziej motywujące słowo, jakie moglibyście sobie wymarzyć, a następnie akcja ponownie powraca do tej nieszczęśliwej nocy, kiedy zginął Tim i jeszcze jedna, bliżej nieokreślona osoba, której poczynania widzieliśmy, która przyjechała do placówki Funtime, a później w pośpiechu stamtąd uciekła przed Enardem i jak się okazuje, na kamerach widzimy, że Enard śledził ją. A kiedy już doszło do wypadku, Enard przyszedł na to miejsce i dobił ofiarę. A następnie pokazane zostaje nam kolejne nagranie, tym razem pokazujące incydent z windą. I tak jest, to jest dokładnie ta sama słynna winda z Sister Location. Ciekawe tylko, czy mają te egzotyczne masła. W każdym razie Tim zjeżdża do siostrzanej lokacji, kiedy nagle z windą dzieje się coś niedobrego. Wobec tego, co prawda, to był incydent z windą, ale jednak spowodowany przez coś innego. Następnie widzimy słowa Baby, która prawdopodobnie w jakiś sposób pokazała to nagranie Henrymu i teraz podpuszcza go. To jest taka trochę sytuacja jak Baby do Henry'ego: Henry, nie chcę cię podpuszczać, ale nie masz psychy donieść, no nie, nie masz psychy, gościu, nie zrobisz tego, no, nie ma opcji, nie masz psychy. I w ten właśnie sposób odcinek dobiega końca, gdyby nie epicka scena po napisach, gdzie pojawia się fioletowy Thanos jako William Afton. Pozostał nam już tylko epizod trzeci, czyli Perspektywa, najdłuższy ze wszystkich, liczący sobie 26,5 minuty. I właśnie w tym epizodzie dzieje się ta rzecz, której absolutnie chyba nikt się nie spodziewał, że będzie miała tutaj miejsce. I tak, to jest zaskoczenie dość spore. Wszystko rozpoczyna się od Adriana, do którego wracamy, który znowu mówi co i jak. Okazuje się, że Afton został oskarżony o 4 morderstwa, a Henry po zobaczeniu taśmy, którą wy nawet zobaczyliście chwilę temu, doniósł na swojego kolegę, a teraz FBI z Adrianem na czele mają tam wbić, zneutralizować animatrony albo jakoś je powyłączać i aresztować Williama Aftona. I nie uwierzycie, co stanie się za chwilę. Ponadto w tym miejscu dochodzi chyba do największej profanacji, jaką ci bardziej ortodoksyjni fani FNAF-a mogliby sobie w ogóle wymyślić, bowiem Adi określa animatrony jako roboty zaprojektowane do zabijania. W każdym
każdym razie już bez dłuższego przenudzania w końcu jesteśmy na miejscu. Oddział SWAT wbija się do Funtime w celu zneutralizowania animatronów i schwytania Aftona i to jest epickie. Dokładny najazd SWAT na placówkę Funtime miał miejsce 8 sierpnia 1983 roku. Fani FNAF-a chyba pamiętają, co miało miejsce 8 sierpnia, prawda? Tak więc wszyscy przeszukują, infiltrują teren placówki, puszczają drona, który obserwuje Narda, czytaj anomalię z bliska. I tak mija trochę czasu, aż w końcu na miejsce przychodzi Funtime Foxy, który ma ich zaraz wszystkich ostatecznie roz... wiadomo. Aczkolwiek sprawy przybierają trochę inny obrót i to Funtime Fox zostaje zmasakrowany na miejscu. Wówczas jeden z agentów robi absolutnie najgłupszą rzecz, jaką mógłby zrobić, mianowicie wchodzi do środka sam, żeby sprawdzić, czy Fox już nie wstanie. I wówczas zostaje porwany przez Enarda. W tamtym momencie nasi Einsteini i geniusze od walki w zwarciu postanawiają wrzucić do środka granat błyskowy, który raczej na niewiele się zdaje. Wobec tego agenci wbijają do tunelu i na miejscu pojawia się Funtime Freddy, który jak zobaczył taką ekipę, to chyba też obsrał zbroję i stwierdził, że się odsunie. Czego natomiast nie postanowił zrobić Enard, bo jak dobrze wiecie, tam gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Bili się słoci z Funtime Freddy, który odsunął się, tak jak wspomniałem, a Enard skorzystał, zaszedł ich od tyłu i rozwalił wszystkich. Pozostali przy życiu agenci otrzymają informację, że wszyscy wewnątrz zostali zabici, a teraz ci mają zamknąć główną bramę i zabezpieczyć obiekt w ten sposób, aczkolwiek wówczas dochodzi do niespodziewanych wydarzeń. Cała placówka Funtime ulega zniszczeniu i wybucha, wielki wybuch zniszczył wszystko. Następnie widzimy Enarda, który ucieka z placówki, a także otrzymujemy ostatni audiolog od Adiego, który stwierdza, że teraz Enard biegnie prosto po niego i nie ma już dla niego nadziei, wobec tego postanawia zniszczyć go sam. To jest bardzo mądry pomysł. No i tak też dzieje się jakiś czas później. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu sekund serii widzimy miejsce, w którym Adi się ukrył, a chwilę później na miejscu pojawia się Enard. Adrian mówi mu od serca, co o nim myśli, a następnie zamyka drzwi i stwierdza, że w sumie to nie był zbyt mądry, a następnie Enard rzuca się na niego, a ten odpala granat, który miał wcześniej w ręku i wszystko dobiega końca. No i w ten sposób na ten moment kończą się Incident Logs, aczkolwiek pod koniec tego trzeciego odcinka drugiego sezonu otrzymujemy informację, że to koniec, ale jednocześnie dopiero początek, a także otrzymujemy scenę po napisach, w której dowiadujemy się, że Enard faktycznie został rozpieprzony przez Adriana. Jednak Adrian tego nie przeżył, ale Enard też. Następnie Axel odnosi się do kolejnej pizzerii Freddy'ego Fazbera i dowiadujemy się, że to jeszcze nie koniec. No i okej, w ten sposób kończą się incident logi na dzień dzisiejszy. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć tego więcej w przyszłości, to piszcie o tym w komentarzu. Jest jeszcze wiele innych ciekawych serii, które moglibyśmy omówić. Tymczasem w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Zostawcie suba na kanale, także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadnijcie jeszcze na mojego Instagrama i TikToka. Linki macie w opisie tego filmu. W każdym razie trzymajcie się do kolejnych filmów. Mówi Dasmodar. Miłego ciągu, wszystkim życzę. Cześć!